Otwieram sesję 8. kadencji Rady Gminy Adamówka. Witam Państwa serdecznie. Witam Edwarda Rmuziewicza, wójta gminy Adamówka. Witam panią Annę Skórską, skarbnika gminy. Witam serdecznie panów radnych. Witam panią sołtys. Witam panią protokolant, jak również pracownika gminy obsługującego Radę Gminy od strony elektronicznej. Stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnych w tej chwili na sali jest 12, a więc obrady są prawomocne, ponieważ jest wymagane forum. Przedstawiam porządek obrad. A więc jako punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzeci przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt piąty informacja wójta gminy z zakresu między sesjami, punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok, punkt siódmy podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2023 rok, punkt ósmy podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2023 rok. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w 2023 roku. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2023 rok. Punkt 12. Sprawy różne i wolne wnioski. Jako punkt 13. Zakończenie obrad. Czy uznają Państwo przedstawiony porządek obrad, czy też są inne propozycje? Proszę bardzo, pan wójt. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, prosiłbym bardzo, aby rozszerzyć porządek obrad i po punkcie 11 zaproponowanego porządku obrad wprowadzić trzy dodatkowe punkty. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok. Tego na ostatnim posiedzeniu komisji nie omawialiśmy, ale materiały dotyczące tego projektu uchwały i tego programu otrzymaliście wtedy. I punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia ośrodkowi wsparcia prowadzonemu w formie dziennego domu pomocy i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Centrum Usług Społecznych w Adamówce. I dotychczasowe punkty 12 i 13, czyli sprawy różne i wolne wnioski, miałyby punkt 15 i 16, zakończenie obrad. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są inne propozycje? Nie widzę innych propozycji. Kto z panów radnych jest za rozszerzenie porządku obrad o punkt 12, 13 i 14 w treści przedstawionej przez pana wójta? Otwieram głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad. Zamykam głosowanie. Za rozszerzenie porządku obrad głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został rozszerzony jednogłośnie, a zatem przechodzimy do przyjęcia porządku obrad. Otwieram głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Zamykam głosowanie. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 osób,
głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty większą liczbą głosów. Punkt 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Zamykam głosowanie. Za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowało 10 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty większą liczbą głosów. Punkt 5. Informacja pana wójta gminy z okresu między sesjami. Poproszę pana wójta o informację. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ostatnia sesja odbyła się. Dziękuję. Ostatnia sesja odbyła się ponad miesiąc temu. W tym czasie rozpoczęliśmy realizację dwóch ważnych inwestycji. Już rozpoczęły się faktyczne roboty przy budowie Domu Kultury. Zresztą myślę, że wszyscy widzą. Wykonawca, no można powiedzieć, powoli wychodzi, jak to się określa, z ziemi. Zaczynają się prace montażowe przy ścianach pierwszej kondygnacji. My zgodnie z, jak gdyby z harmonogramem na rok bieżący za te roboty będziemy płacić no, gdzieś tam końcówką tego roku. Rozpoczęły się też i powoli też dobiegają końca roboty przy wykonywaniu instalacji fotowoltaicznych. W przetargu dopuszczaliśmy możliwość rozszerzenia zakresu i z tego skorzystaliśmy. Oprócz tych instalacji, które były zaplanowane w przetargu, zostały zlecone i są wykonywane i mają zostać zakończone jeszcze 3 dodatkowe instalacje przy remizoświetlicy w Majdanie Sieniawskim, przy szkole podstawowej, przy filii szkoły podstawowej w Cieplicach i świetlicy w Krasnym. Wszystkie te instalacje są instalacjami o mocy 20 kW. No, robimy to wszystko, by no, zmniejszyć, no, trzeba powiedzieć, olbrzymie koszty związane z energią elektryczną. Oprócz tego powoli dobiega końca realizacja wspólnej inwestycji prowadzonej z powiatem przeworskim. Przypomnę, że ta inwestycja była planowana do zakończenia w jesieni przyszłego roku. No, pewnie w tym roku nie będzie zakończona, ale niewiele zostanie do wykonania, także myślę, że musimy być przygotowani na wpłatę drugiej transzy dotacji dla powiatu, no gdzieś pewnie w pierwszym kwartale przyszłego roku. I jeżeli chodzi o inwestycje, to już taka inwestycja, która na pewno jest ważna dla naszej gminy, ale w pewnym sensie dzieje się no, przede wszystkim poza budżetem naszej gminy. To jak widzą mieszkańcy Adamówki, główna nitka sieci gazowej no, jest już realizowana na terenie no, już zamieszkałym przez mieszkańców Adamówki, bo ona w zasadzie no,
na teren Adamówki, jeżeli chodzi o granice miejscowości, to już jakiś czas temu weszła, a teraz już jest bezpośrednio w tym terenie zabudowanym. Z innych rzeczy istotnych to w tej chwili są realizowane dodatki, te tak zwane węglowe, będą też dodatki dla tych, którzy ogrzewają, wykorzystując drewno, pelet. No w zasadzie te rodzaje paliwa są stosowane na terenie naszej gminy. Przygotowujemy się też do sprzedaży, z jednej strony do zakupu i sprzedaży węgla. No, trochę te nasze pierwotne plany musiały ulec modyfikacji i będziemy to, sprzedaż będzie prowadzona bezpośrednio przez gminę, ale z wykorzystaniem współpracy z GSM Sieniawa. W tej chwili zbieramy deklaracje od mieszkańców dotyczące zakupu tego węgla. No na chwilę obecną mamy 29 chętnych, czyli no zaczyna się no coraz więcej. Natomiast akurat tych chętnych, patrząc chociażby na nasz powiat, jest no stosunkowo mało. Myślę, że chyba nawet można śmiało powiedzieć, że najmniej na terenie powiatu. Jeżeli to tak dalej będzie, to myślę, że nie powinno tutaj jakiś być szczególnych problemów. No, ważne, żeby ten węgiel, który mamy kupić od Węglokoksu, bo taka umowa została nam przesłana i tutaj no tutaj podział jak gdyby był odgórny tych firm, które będą sprzedawać poszczególnym samorządom, no był bez możliwości wyboru. No i oczywiście sprawa, myślę, że no najważniejsza, to ten miniony okres poświęcony był na przygotowaniu projektu budżetu. No tutaj głównie pani skarbnik ten projekt budżetu przygotowywała. Państwo macie przed sobą ten projekt budżetu. No i chcę powiedzieć, że no on jest bardzo trudny do zrealizowania. Naprawdę po stronie dochodów w niektórych pozycjach podchodziliśmy bardzo optymistycznie. W niektórych pozycjach wydatkowych też może bardzo optymistycznie, że te środki wystarczą, a mimo to i tak on się zamyka deficytem. Na szczęście ten deficyt zgodnie z uzgodnieniami z Regionalną Izbą Obrachunkową będziemy pokrywać z nadwyżki z roku 2022, bo tak jak wspominałem na poprzedniej sesji, na której wprowadzaliśmy pierwszą transzę zwiększonych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, a chcę przypomnieć, że otrzymaliśmy łącznie ponad 2 888 000 złotych i 1/3 wprowadziliśmy do budżetu, natomiast no te pozostałe kwoty nie są wprowadzane do budżetu i one będą stanowić nadwyżkę, z której między innymi ten deficyt będzie pokryty. Chcę powiedzieć, że
na tym rynku finansowym sytuacja, zresztą pewnie Państwo zdajecie sobie z tego sprawy, sytuacja uległa diametralnej zmianie. Chcę powiedzieć, że środki, jakie mamy na rachunku bankowym, są w tej chwili na rachunku bieżącym oprocentowane w wysokości 7,2%. Można się z tego cieszyć, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że w tej chwili, no nie sprawdzaliśmy, ale na przykład WIBOR, który jest podstawą do oprocentowania kredytów, podejrzewam, że tam jak krąży wokół 10%, to trzeba by się było pewnie cieszyć, a koszty kredytu są znacznie wyższe, także no całe szczęście, że nie musimy przynajmniej na razie równoważyć budżetu z wykorzystaniem właśnie kredytów czy pożyczek, bo one na pewno są bardzo kosztowne w tej chwili. To takie najważniejsze, myślę, sprawy, no, może przynajmniej w mojej ocenie najistotniejsze. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo również panu Wójtowi. Ja chciałem serdecznie powitać na dzisiejszej sekcji, przepraszam, na dzisiejszej sesji pana sekretarza Łukasza Kominko. Serdecznie witam również pana radnego z Majdanu Siniowskiego. Panie Wójcie, jakby można było zapytać do tej informacji. Ja chciałem zapytać o węgiel. Czy on będzie składowany w Siniawie? Jak ta sprawa wygląda? Tak, jeżeli chodzi o węgiel, to tutaj, no tak jak powiedziałem, no nasze pierwotne założenia i jakieś tam wstępne uzgodnienia, że będzie ta sprzedaż prowadzona przez podmiot zewnętrzny, no niestety nie były możliwe do zrealizowania. Ze względów formalnych, nie ze względu na to, że nie mieliśmy podmiotu, który chciałby z nami współpracować w taki sposób, ale jeżeli chodzi o GS Sieniawa, to pan prezes nadal podtrzymuje, że zajmowałby się właśnie jak gdyby dystrybucją tego węgla, czyli po prostu z wyznaczonego punktu sprzedaży dla naszej gminy, a no pewnie będziemy musieli na początku przyszłego tygodnia podpisać umowę właśnie z węglokoksem. Wtedy będziemy wiedzieć, skąd będziemy mieli ten węgiel przywieźć. Na pewno tutaj jakoś w sensowny sposób uzgodnimy warunki współpracy z GSM, ta współpraca miałaby polegać na tym, że mieszkańcy naszej gminy po wykupieniu faktury w urzędzie udadzą się z tą fakturą i tam w zależności od tego, czy zechcą skorzystać z transportu GS-u, czy po prostu tylko z tego, że tam ten węgiel pobiorą i zostanie im zważony. No myślę, że my się tak dogadamy, że tam też zostanie w sposób mechaniczny załadowany w ramach tej współpracy. No i myślę, że na pewno zmieścimy się w tej cenie 2000 zł za tonę. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu. No tego nie sprawdzałem, ale myślę, że no każdy pewnie występuje o półtorej tony. Bo na terenie naszej gminy nie ma chyba osób takich, które by skorzystały z tego preferencyjnego zakupu przez internet, a poza tym no, interpretacje są takie, że jeżeli nie wykorzystały te osoby pełnej puli, czyli nie kupiły co najmniej półtorej tony,
to mają prawo nadal do 1,5 tony. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne pytania? Nie widzę więcej pytań. Ja chciałem serdecznie powitać na dzisiejszej sesji pana sołtysa z Majdanu Siniawskiego. Witamy serdecznie. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. O przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie poproszę pana wójta. W budżecie gminy na rok 2022 proponujemy następujące zmiany. W paragrafie pierwszym zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 1 243 795 zł i 12 groszy. Z tego dochody bieżące o kwotę 843 795 zł i 12 groszy i na tą kwotę składają się następujące pozycje. Środki z nadleśnictwa Sieniawa na dofinansowanie remontu drogi gminnej 50 tysięcy. Środki na realizację projektu grantowego pod tytułem opracowanie i pilotażowe wdrażanie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2022 222 654 zł i 57 groszy. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty rekompensat i dodatków dla gospodarstw domowych, to o czym mówiłem, czyli te węglowe do drewna i do peletu, 558 960 zł. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pod nazwą Czyste Powietrze 6633 zł i 74 grosze i dotacja z Wojewódzkiego Funduszu na realizację zadania Czyste Powietrze, tutaj jest refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku 5546 zł i 81 groszy i dochody majątkowe o kwotę 400 tysięcy złotych, w tym środki na realizację projektu grantowego, opracowanie, pilotażowe wdrażanie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, no właśnie te 400 tysięcy złotych. I w paragrafie drugim zwiększamy wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 1 243 795 zł i 12 groszy. Z tego wydatki bieżące o taką samą kwotę jak wydatki, jak dochody bieżące, czyli 843 795 zł i 12 groszy, w tym remont drogi gminnej działka ewidencyjna numer 80 w Adamówce 50 tysięcy złotych. Zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich 5546 zł i 81 groszy. Realizacja projektu grantowego, opracowanie i pilotażowe wdrażanie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 222 654 zł i 57 groszy. Wypłaty rekompensat i dodatków dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania 558 960 zł. Wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji zadania pod nazwą Czyste Powietrze 6633 zł i 74 grosze i wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 400 tysięcy złotych, w tym realizacja projektu grantowego,
opracowanie i pilotażowe wdrażanie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2022, właśnie o te 400 tysięcy złotych. Tak jak wspominałem na poprzedniej sesji, kiedy mówiłem o podpisaniu umowy na ten grant, te środki będą majątkowe, będą przeznaczone na zakup samochodu do przewozu osób no, korzystających z różnych form wsparcia, szczególnie osób starszych, jak i na adaptację części szkoły filialnej w Cieplicach na mieszkania chronione. I szczegółowe kwoty ujęte są w załączniku do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy Adamówka i ona wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Otwieram dyskusję. Czy są pytania co do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie? Jeżeli już o samochodach, o tym nie powiedziałem, bo właśnie w tym ostatnim okresie podpisaliśmy umowę z powiatem przeworskim na dofinansowanie z PFRON-u zakupu właśnie nowego samochodu do przewozu, do dowozu dzieci niepełnosprawnych do tych placówek, z których korzystają. No, głównie w zasadzie w Jarosławiu i umowa opiewa na dofinansowanie w wysokości 120 tysięcy złotych. Natomiast no, trzeba się liczyć z tym, że te gminy, które podpisały umowy w 2020 chyba pierwszym roku, no dopiero teraz, w tym mniej więcej czasie, czyli no powiedzmy po upływie ponad półtora roku, realizują to ze względu na po prostu braki tego typu samochodów na rynku. Tak. Nie, no to... W jaki sposób to będzie, to jeszcze do końca nie wiadomo. No na pewno nie będą tworzone tak pochopnie jakieś dodatkowe etaty, bo to jest jednak no, duże obciążenie. Czy są inne pytania? Proszę. To wie pan, no przede wszystkim mieszkańców naszej gminy, ale powiedzmy, gdyby były miejsca w takim pojeździe i udało się powiedzmy jeszcze, no gdyby były miejsca, to jest podstawa, gdyby były miejsca i udało się spoza terenu, to pewnie byłoby to najlepsze rozwiązanie. Natomiast no, kilkoro dzieci jest jednak do dowożenia z terenu naszej gminy i być może, że będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie dla dzieci z terenu naszej gminy. Ale oczywiście on ma zrealizować to zadanie i może być wykorzystywany też do innych celów. Na pewno sporadycznie taki pojazd też jest potrzebny i on może być w taki sposób wykorzystywany. To nie jest tak, że może tylko przewozić dzieci niepełnosprawne, tak jak jest we wniosku. A wiemy, że no często wykorzystujemy samochód strażacki z Adamówki do przewozu no, jakichś osób. Także no, czasami są takie sytuacje, chociaż to jest wszystko sporadycznie. Osobowy, tak? Czy jakiś więcej osób będzie? Nie. Także tutaj nie trzeba jakiegoś specjalnego prawa jazdy do niego.
Proszę bardzo, ale ja bym prosił, aby zadawać pytania do mikrofonu, jak można. Bardzo proszę. Sam pan wójt wywołał teraz temat, którego nie chciałem ruszać, ale skoro pan wspomniał o samochodzie strażackim za domówki, to trzeba się nachylić nad jego remontem. Tam już są dziury na wylot. Dziękuję. Zobaczycie, jakie są możliwości przyszłorocznego budżetu. No niestety... Jeżeli w tym projekcie budżetu powiedzmy wydatki na inwestycje są w wysokości 35% dochodów budżetu, to trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że jak mówiłem, że decydując się na realizację właśnie dużych inwestycji, a ciągle czekają nas jeszcze trzy przetargi na zadania, o których no przecież mówiłem, to musimy sobie zdawać z tego sprawę, że jeżeli chcemy zrealizować te inwestycje, to musi boleć. Nie ma zmiłuj się. Cudów nie ma. A tak jak powiedziałem, niestety w obecnym czasie finansowanie inwestycji z kredytu no trochę traci sens. Bo ten kredyt jest bardzo, bardzo drogi. I my nie jesteśmy wyjątkową, to znaczy pewnie jesteśmy wyjątkową gminą, która na razie nie musi się ratować kredytem, ale gminy, które są zadłużone, mają już olbrzymie problemy. Bo to nie jest tak, że mieszkańcy, którzy mają kredyty, no mają tragiczną sytuację, bo tam im rata kredytu rośnie gwałtownie. Gmin to dotyczy tak samo. Gmina jest takim samym podmiotem jak każdy prywatny mieszkaniec. Także tu cudów nie obiecuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jeszcze jakieś inne pytania związane ze zmianami w budżecie? Czy są jakieś inne pytania? Nie widzę więcej pytań. Uchwała numer 8/54/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Czytamy projekt uchwały, czy przechodzimy do głosowania? Czytamy dalej projekt uchwały, który pan wójt... Przechodzimy do głosowania. Otwieram więc głosowanie w sprawie projektu uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2023 rok. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. W paragrafie pierwszym Rada Gminy Adamówka postanawia obniżyć średnią cenę skupu żyta przyjętą jako podstawę do obliczania podatku rolnego w 2023 roku, a ogłoszoną w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023
trzeci z kwoty 74 zł 5 groszy za jedną dekatonę do kwoty 70 zł za jedną dekatonę. Cena skupu żyta określona w paragrafie 1 ustęp 1 uchwały służy do obniżenia podatku rolnego na 2023 rok. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka. Nadzór nad realizacją uchwały zleca się Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Adamówka i uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku. Chcę jednocześnie powiedzieć, że mój projekt dotyczył nie podejmowania takiej uchwały, czyli nie obniżania ceny żyta. Uzasadniałem to tym, że w tej chwili cena żyta znacznie przewyższa cenę średnią cenę za 11 kwartałów. Tutaj no ta zmiana systemu określania podstawy do ustalania podatku rolnego, czyli wydłużenie tego okresu do 11 kwartałów w sytuacji, gdy ceny zboża no rosną, a powiedzmy 11 kwartałów temu były dużo mniejsze, no uzasadniało takie podejście. Niemniej jednak komisje no, postanowiły obniżyć tą cenę do ceny 70 zł za dekatonę. Taki projekt uchwały został w związku z tym przygotowany. Chcę jednocześnie powiedzieć, w sytuacji, gdyby ceny za okres tych 11 kwartałów spadały, a na pewno też i taka sytuacja będzie miała miejsce, no to wtedy jest uzasadnienie do obniżania. No, natomiast no, polityka podatkowa jest bardzo skomplikowana. Z każdej pozycji wygląda to inaczej. Natomiast no, wniosek wynikał z tego, że naprawdę no, są trudne czasy. Ja wiem, że są trudne dla wszystkich, no ale my na pewno będziemy mieć w trakcie roku przyszłego no, różne oczekiwania, a żeby je spełnić, niestety są potrzebne do tego pieniądze. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 8/55/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2023 rok. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych 1, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o stawki podatku od nieruchomości, to no chcę powiedzieć generalnie ogólnie, że one w stosunku do stawek maksymalnych, tam gdzie mają istotny wpływ na wysokość naliczanego podatku od nieruchomości, zostały obniżone o około 25% w stosunku do stawek maksymalnych. I
w związku z tym wysokość stawek podatku od nieruchomości ustala się w następujących wysokościach. Od gruntów i od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 87 groszy za 1 metr kwadratowy powierzchni. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 5 zł i 79 groszy od 1 hektara powierzchni. Pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego. I tutaj chcę powiedzieć, że chyba na komisjach była ta stawka maksymalna, dlatego że ja przyznaję się, że troszeczkę w błąd panów wprowadziłem, bo te grunty pozostałe jednak występują i w związku z tym jest tutaj zachowana ta sama zasada, że to zmniejszenie o 25%, czyli stąd jest stawka 0, jest 40 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. Niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 roku o rewitalizacji, położonych na terenach, na których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3 zł 81 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni i od budynków lub ich części mieszkalnych 1 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Jest to stawka maksymalna, ale z tego względu, że jest planowane zwolnienie, tak jak było to w latach poprzednich, od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 13 zł i 47 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej i pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 9,71 od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. I tutaj te pozostałe budynki z kolei też są zwolnione z tego podatku, jeżeli dotyczą osób fizycznych. I od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ustęp 1 punkt 3 i ustęp od 3 do 7 ustawy. W paragrafie drugim wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka i nadzór nad realizacją uchwały zleca się Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Adamówka i uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku. Dziękuję. Dziękuję również panu wójtowi. Czy są pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 8/56/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały.
Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2023 rok. Proszę bardzo pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w paragrafie pierwszym postanawia się zwolnić z podatku od nieruchomości w 2023 roku budynki mieszkalne do 250 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i budynki gospodarcze i garaże niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka. Nadzór nad realizacją uchwały zleca się Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Adamówka i uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 8/57/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2023 rok. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w 2023 roku. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w paragrafie pierwszym określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych w następujących wysokościach. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 580 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 955 zł i poniżej 9 ton 1145 zł. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia w kwotach określonych w załączniku numer 1 do uchwały. No i ten załącznik numer 1 no jest tam załączony. W nim te stawki podatkowe właśnie no są bardzo różne w zależności właśnie od tego, czy dwie, czy trzy, czy cztery i więcej osi. I najniższa stawka to 1387 zł. Natomiast najwyższa 3897 zł. Natomiast w punkcie trzecim paragrafu pierwszego określamy podatek od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1335 zł. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia w kwotach określonych w załączniku numer 2 do uchwały. I ten załącznik też jest tam załączony. W tym załączniku numer 2 te
stawki podatku są od 1803 zł do 3897 zł. No dla tych pojazdów już dużych, załóżmy, to jest stawka dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 40 ton. I w punkcie 5 od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1145 zł. I od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą od 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, w kwotach określonych w załączniku numer 3 do tej uchwały. No i tam stawka najniższa w tym załączniku to jest 699 zł, natomiast stawka najwyższa to 2794 zł. I od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy, mniejszej niż 22 miejsca, 1335 zł i równej lub większej niż 22 miejsca, 1720 zł. No i wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka i nadzór nad realizacją uchwały zleca się Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Adamówka i uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi za szczegółowe przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Gdyby były jakieś pytania co do projektu uchwały, to proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 8/58/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych podatku od środków transportowych w 2023 roku. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały. Dziękuję bardzo za głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 4. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2023 rok. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Więc po przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rada Gminy Adamówka uchwala w paragrafie 1 program współpracy Gminy Adamówka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 stanowiący załącznik do uchwały. W paragrafie 2 program współpracy został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Konsultacje przeprowadzono w dniach od 3 października 2022 roku do 18 października 2022 roku w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji wpłynęły uwagi dotyczące wprowadzenia do programu dodatkowych zadań obejmujących rozwój turystyki i rekreacji oraz działań na rzecz integracji społecznej, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, a także uwagi dotyczące wysokości planowanych kwot na realizację programu. Uwagi zostały w całości uwzględnione w programie. I wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. I jeżeli chodzi o projekt tego programu, to on był, no można powiedzieć, w zasadzie taki sam, jak był na rok 2022, zarówno co do form współpracy, jak i co do wysokości środków przeznaczonych na te zadania. I w paragrafie 5, bo tam jest ta zmiana wynikająca z przeprowadzonych konsultacji. W czwartym, tak. Więc jeżeli chodzi o te konsultacje i uwzględnienie ich, w paragrafie 4 w punkcie 2 oprócz tego, co było, czyli wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, to punkt 1, punkt 2 kultury i sztuki, punkt 3 nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wprowadzono właśnie w wyniku tych konsultacji turystykę i rekreację i integrację społeczną i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. I w związku z tym w paragrafie 6, gdzie mamy zadania priorytetowe na rok 2023 obejmują upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie zawodów sportowych wśród młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej, upowszechnianie kultury poprzez naukę gry na instrumentach, punkt 3 dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i nauki i dodane są punkt 4 rozwój turystyki i rekreacji poprzez organizowanie rajdów pieszych i rowerowych. I punkt 5, działania na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu poprzez organizację zajęć i warsztatów oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców. Okres realizacji jest jak no, oczywisty, czyli od stycznia 2023 roku do grudnia 2023 roku. I w paragrafie 9 planowana kwota na realizację programu wynosi wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 100 tysięcy złotych, kultura i sztuka 100 tysięcy złotych, nauka, edukacja, oświata i wychowanie 77 816 złotych, turystyka i rekreacja 20 tysięcy złotych i integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 40 tysięcy złotych. No i chcę od razu podkreślić ten zapis, który jest w ustępie 2 tego paragrafu. Ostateczna wysokość środków publicznych przeznaczone na realizację poszczególnych zadań zostanie określona w uchwale budżetowej gminy Adamówka na rok 2023. No, chcę powiedzieć, że w projekcie budżetu no, łączna kwota, która jest przeznaczona na te zadania, no jest no taka sama jak ta określona w paragrafie 1, no przy czym ona generalnie jest rozdysponowana na te pierwsze 3 zadania, tak jak było w projekcie programu współpracy gminy Adamówka z organizacjami pozarządowymi. Dziękuję bardzo. Dziękuję również panu wójtowi. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały?
Więc ta kwota jest przeznaczona na dowóz dzieci niepełnosprawnych do tych ośrodków, w których jest udzielane im wsparcie, nauka. Czyli to jest to, co powiedzmy, być może w przyszłości realizowane byłoby bez korzystania z organizacji pozarządowych, tak ogólnie rzecz ujmując. Jeszcze, panie Wójcie, jak można, chciałem zapytać, na wspieranie, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu planuje się 100 tysięcy na przyszły rok, jak to wygląda? To znaczy tak, ja przeczytałem w treści uchwały, że program ten przedstawiony dzisiaj panom radnym uwzględnia wnioski, które wpłynęły w trakcie konsultacji, natomiast decyzja należy do rady. Zresztą nawet w programie jest takie zastrzeżenie, to też proszę zwrócić uwagę, że ostateczna wysokość środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań zostanie określona w uchwale budżetowej. Czyli z jednej strony tutaj w tym programie Rada wskazuje te zadania gminy, które chciałaby realizować, wykorzystując, brzydko mówiąc, organizacje pozarządowe, bo równie dobrze gmina może wyjść z założenia, że wszystkie zadania będą realizowane bez wykorzystania organizacji pozarządowych. No tak jak już tutaj nawet wspomniałem, może być sytuacja taka, że te zadania z tego punktu, podpunktu nauka, edukacja, oświata i wychowanie być może w przyszłości nie będą się znajdować w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Czyli my w tym programie mamy określić, co chcemy, jakie zadania chcemy organizować we współpracy z organizacjami pożytku publicznego. I też chciałbym jasno powiedzieć, że to nie są dotacje, to nie są dotacje. My jak udzielamy dotacji, no to są wskazane, że dotacja dla. I powiedzmy, no na tej sesji mieliśmy taki wniosek, który nijak miał się do konsultacji w zakresie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, bo to był wniosek o udzielenie dotacji dla konkretnego podmiotu. To w ogóle nie ma nic wspólnego z tym programem. My w programie nie wskazujemy absolutnie realizatora danego zadania. Po to jest, zresztą ja już tutaj nie mówię o tym, bo to akurat tu nie jest zmienione, zresztą i inaczej być nie może. Gmina ma obowiązek ogłosić konkurs, wójt ma obowiązek ogłosić konkurs, wójt ma obowiązek ogłosić, że przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą zgłaszać swoich kandydatów do komisji, która będzie rozstrzygać, komu przydzielić realizację danego zadania. I ten konkurs wyłania tego, który dane zadanie realizuje, on przedstawia swoją wizję w tym zakresie, swój program, to będzie robił tamto. Komisja rozstrzyga, czy ten, czy ów będzie to realizował. Taki jest sens programu. Ale oczywiście to nie oznacza, że Rada Gminy może mieć swoje stanowisko w zakresie, czy to
zakresu tej współpracy, czy jak gdyby no, czy rozszerzyć, czy zwęzić, czy też co do kwot przeznaczonych na realizację danych zadań. No generalnie zresztą taki był wniosek, żeby tych środków, nie było wniosku, żeby te środki zwiększać, to też no nie było przeszkód, żeby je w projekcie nie uwzględnić. Natomiast no, decyzja należy do Rady. Z czego wynika, że środki na kulturę fizyczną zostały o tyle zmniejszone? Z czego to wynikało? Nie zostały wykorzystane, czy jaki był powód? Proszę Państwa, myślę, że to jest dobra okazja, żeby podyskutować, co to jest ten program. Program to jest, to są założenia, co chcemy, żeby w przyszłym roku i za jakie pieniądze było realizowane. To nie ma nic wspólnego z tym, co było w przeszłości. I oczywiście, no... No z tego, że w czasie konsultacji takie wpłynęły wnioski. I w czasie konsultacji, ale proszę Państwa, Wy możecie z tym zrobić, bo organem uchwałodawczym jest Rada Gminy. My mamy obowiązek przygotować projekt współpracy i on został przygotowany w taki sam jak w bieżącym roku. Wpłynęły wnioski, więc one zostały tu pokazane, jak będzie ten program wyglądał, jeżeli są te wnioski uwzględnione. Natomiast no, decyzja ciągle należy do Rady. To tak jak z podatkami. Ja wnioskowałem, żeby nie obniżać ceny żyta. Uzasadniałem to moim zdaniem mocno, różnymi aspektami, sytuacją na rynku i tak dalej, ale Rada podjęła decyzję inną i szanujemy ją. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panowie radni. To może ja odpowiem na to pytanie, bo to też nie jest wniosek ani pana wójta, ani mówi, tylko wniosek organizacji pozarządowych. I może jeszcze na wstępie zaznaczę, czym te organizacje uzasadniały, prawda, chęć zmiany, czyli rozszerzenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. I w uzasadnieniu rozszerzenia tych działań jest przede wszystkim, może odczytam tą treść. Uzasadnieniem zmiany jest konieczność dostosowania priorytetów zadań publicznych do potrzeb mieszkańców. Potrzeby te zostały wskazane m.in. w raporcie z badań diagnostycznych opracowanych niedawno na zlecenie Centrum Usług Społecznych. Wśród głównych uwag mieszkańców pojawiły się m.in. takie problemy jak brak miejsca spotkań, brak animatora kulturowego, brak zajęć rozwijających zainteresowania, brak miejsc realizacji własnych zainteresowań dla dorosłych, brak miejsca integracji społecznej dla osób starszych, brak miejsc rekreacji, samotność, brak miejsca spędzania czasu w gronie innych osób. Dotychczasowa działalność organizacji pozarządowych z terenu gminy, które samodzielnie pozyskują środki zewnętrzne w celu zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności, jest dowodem na to, że wskazane potrzeby wśród mieszkańców istnieją, a organizacje te są w stanie zrealizować takie działania na rzecz mieszkańców. W związku z tym rozszerzenie katalogu zadań publicznych jest zasadne i celowe. Czyli tutaj jest uzasadnienie tego, dlaczego organizacje wnioskują o rozszerzenie tego katalogu. A teraz tak, uzasadnienie do zmiany proponowanych kwot. W związku z rozszerzeniem zakresu zadań konieczne jest również zabezpieczenie odpowiednich środków na ich realizację. Proponowane do realizacji zadania z zakresu turystyki i rekreacji, tak jak organizacja rajdów rowerowych i pieszych, będą jednocześnie formą wspierania upowszechniania kultury fizycznej. Stąd zasadne jest zmniejszenie kwoty wydatków zaplanowanych na kulturę fizyczną i upowszechnianie piłki nożnej, a przeznaczenie części tych wydatków na promocję turystyki, rekreacji i integracji. Czyli to jest też tak jakby działania z zakresu kultury fizycznej, tylko propozycja była taka, żeby je rozdzielić nie tylko na piłkę nożną, tylko rozdzielić na upowszechnianie rajdów rowerowych i integracji społecznej.
I tutaj jest takie uzasadnienie organizacji pozarządowych i to jest właśnie odpowiedź na to pytanie, dlaczego ze sportu. Oczywiście. Oczywiście wszystkie organizacje mogą zgłaszać się do konkursu, prawda? Te środki, jak już powiedziałem, to nie są środki, które są dotacją. O te środki może ubiegać się każdy. Ja wiem, że do tej pory była sytuacja taka, że te organizacje pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, bo to nie dotyczy tylko pożytku publicznego, no były takie szczątkowe na terenie naszej gminy. Albo może nawet szczątkowa była ich aktywność. I wydaje mi się, że jeżeli ta aktywność się pojawia i nawet jakby próby, żeby coś tam się pojawiało, to nawet jestem zdziwiony, że nie rozumiały osoby te, że gmina nie udziela dotacji, tylko po prostu przeznacza środki na jakiś cel. Tutaj jest no, pełna inwencja. Tu w tym programie no, nie jest to określone jakoś tak, co ma być robione. Generalnie jest wyznaczony kierunek. Panie Mójcie, ja chciałem zapytać, mówi Pan, że te środki nie są dotacją. To oznacza to, że pisząc wniosek można pisać o większą kwotę jak 100 tysięcy? Więc to, te konkursy mają to, czego załóżmy do tej pory no, nigdy nie było generalnie w zamówieniach publicznych. Ogłaszając konkurs, mówimy, jaka jest kwota przeznaczona na realizację tego zadania. Dlaczego? Tutaj, że tak powiem, rywalizacja w tym konkursie nie polega na tym, kto zadanie zrealizuje taniej, bo tu nie jest powiedziane, co będzie realizowane, tylko kto te 100 tysięcy złotych, mówię przykładowo, wykorzysta na kto zaproponuje więcej w zakresie właśnie działań na rzecz no, mieszkańców, czy tych, do których jest to adresowane. Czyli to nie jest tak, jeżeli ktoś złożyłby ofertę na 100 tysięcy, przykładowo, jeżeli mówimy o 100 tysięcy i 1 grosz, to oferta zostałaby odrzucona, bo my przeznaczamy na realizację zadania 100 tysięcy, a konkurencja w tym, komisja ma wybrać, jeszcze raz podkreślam, nie tańszą ofertę, bo my po to podajemy tą kwotę, że Rada Gminy chce, tak ustaliła, że zadecydowała, że powiedzmy na dane działanie jest przeznaczona konkretna kwota i za tą konkretną kwotę trzeba zaproponować największy zakres działań. Ja wiem, że może przez to, że nigdy nie pojawiały się dwie oferty, to tutaj no, mogą być wątpliwości co do tego, na czym te konkursy polegają. One nie polegają na tym, żeby zmniejszyć zakres, tylko żeby zaproponować jak największy zakres właśnie działań na rzecz, załóżmy, kultury fizycznej. Skoro kwota zostanie zmniejszona, to nie ma szans, żeby były wykonane takie same działania w tej kwocie, co były lub większe. Na pewno działania będą musiały być zmniejszone. Ale a mi chodzi rok do roku, jeżeli chodzi o działanie i funkcjonowanie, dokładnie chodzi o klub sportowy. Czyli te działania będą musiały być zmniejszone, bo w danej kwocie będziemy musieli określić działania. Tak?
przystępujący do konkursu, tak, w danej kwocie określa zakres, jaki zrealizuje. Czyli działania będą musiały być zmniejszone, no bo on nie ma innej opcji. Tylko kwestia jest tego, czy działania będą zmniejszone poprzez zmniejszenie drużyn, czy po prostu innych działań, czyli zakresu. Tak to mniej więcej jest. Ja mam pytanie, jakby można było. Rozumiem, że ktoś tutaj z Państwa chyba robił kalkulację kosztów. I chciałbym wiedzieć, no jakimi kosztami się kierował, jakby można było. Nie. Więc proszę Państwa, to ciągle nie rozumiemy istoty. My nie robimy kalkulacji kosztów, my nie narzucamy, że wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez upowszechnianie piłki nożnej ma się odbywać w jakiejś konkretnej formie. Forma jest do wyboru przez oferenta. Także tutaj po prostu Rada Gminy tu nie mówi, co ma być. I my w konkursie też nie narzucamy, co ma być. To jest po prostu oferowane. I jeżeli miałby być konkretny cel, to pewnie tak by należało szacować te koszty. Natomiast my nie możemy tutaj narzucać absolutnie. Ja przepraszam, ale tutaj konkretnym celem wspieraniu i upowszechnianiu tej kultury fizycznej było prowadzenie klubu sportowego, który prowadzi 5 drużyn. Jedna z nich to jest drużyna Orlik 2012 i Młodsi, która liczy około 20 osób. I ta drużyna prowadzi rozgrywki w Okręgowym Związku Piłki Nożnej tutaj w Jarosławiu. Jest też trampkarz młodszy. Drużyna liczy około 16 osób i też są rozgrywki prowadzone w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Jarosławiu. I trampkarz starszy. I tutaj mówiłem też to panu wójtowi przy ostatniej rozmowie, że mamy tych chłopców zdolnych bardzo dużo. I tych chłopców, tą drużynę myśmy zgłosili nie do Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Być może panowie nawet wszyscy nie wiedzą, no ale jak się ktoś zajmował kalkulacją, to powinien to wziąć pod uwagę, że tych chłopców zgłosiliśmy do Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej do Rzeszowa. I ci chłopcy grają w Podkarpackim Związku. I teraz tak, jak my gramy tylko w powiecie przeworskim, załóżmy się, czy jarosławskim, to mamy te wyjazdy duże, ale jeżeli ci chłopcy jadą pod Rzeszów czy za Rzeszów do Budziwoja, czy do Nowej Wsi, czy do Sędziszowa Małopolskiego, czy do Nowej Saszyny, Grodzisko, Stalowa Ola, Strzyżów, są koszty naprawdę duże. I jak, może ja proszę skończę, bo... No oczywiście, no a kto płaci, proszę pana. I klub też posiada drużynę juniorów starszych, którą prowadzi tutaj obecny pan radny, pan trener, nauczyciel, pan Piotr Siry. Tutaj trochę mamy problem, bo tych chłopców zawsze nam jest tam 12-13. Nie ma takiej za szerokiej kadry, ale jest. I pomimo, że tutaj ta kadra nie jest za szeroka, to ta drużyna w tych rozgrywkach jesiennych zajęła w swojej grupie też drugie miejsce. No i ostatni, proszę Państwa, są seniorzy, którzy zakończyli ligę teraz 12 listopada. Te młodsze drużyny troszkę szybciej. Jeżeli chodzi o szkolenie, to z tymi dziećmi, młodzieżą do lat 18 trwa ono praktycznie od 1 stycznia. Jak nam na koniec środków brakuje, to było tak nieraz w roku, że październik czy listopad, czy nawet i grudzień trenerzy pracowali za darmo, nie mieli w ogóle płacone. Natomiast drużyna seniorów, jak też okres zaczyna w tym roku od 15 stycznia, tak zakończyła teraz, jak wcześniej mówiłem, 12 listopada. Także naprawdę tych meczy i wyjazdów jest masa. I powiem tak, że oprócz rozgrywek ligowych organizowaliśmy też turnieje halowe o Puchar Wójta Gminy Adamówka.
To wszystko klub pokrywa, te wszystkie środki. Nawet kiedyś, no może to powiem na komisji, a zresztą, żeby nie urywać zdania, to miałem problem trochę z sędziami, bo w turnieju to muszą być sędziowie. Sędziowie przyjechali z Jarosławia, aby stawili mi tam rachunki po 500 zł. No tak trochę się uburzyłem, no bo jak tam można za jeden turniej sędziować, płacić tyle środków na jednego sędziego i tam po interwencji związku zostało to trochę zmienione. Ale nie tylko organizujemy turnieje halowe, są też organizowane dla dzieci i młodzieży turnieje na wakacjach. W tym roku organizowaliśmy tam dla wszystkich grup te turnieje, również dla drużyny seniorskiej, gdzie była drużyna tutaj z Bryckiej Woli, drużyna spod Jarosławia. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, w tym roku też spróbowaliśmy zorganizować tak zwane obozy szkoleniowe. To były takie dochodzące obozy szkoleniowe trwające po 5 godzin. To było w miesiącu chyba lutym, na przełomie stycznia, lutego. Tygodniowe. To były prowadzone w grupach Orylika, tramkarza młodszego i starszego. Tutaj też finansowane to było tutaj ze środków klubowych. Niemniej jednak te obozy nas tak naprawdę dużo nie kosztowały. No, można było z tą młodzieżą, z dziećmi, z młodzieżą też organizować jakieś wyjazdy, ale no wszystko, kochani, są niestety potrzebne środki. Pomimo, że tych środków mieliśmy w tym roku dużo, to ciężko sobie było pozwolić na każdy kaprys, gdzie można byłoby jechać, a można było jechać do Stalowej, jeszcze do Rzeszowa. Tam były organizowane mecze państwowe, także można było jechać, pooglądać. Niemniej jednak z takiego jednego wyjazdu skorzystaliśmy. Byliśmy z dziećmi i młodzieżą na wakacjach w Rzeszowie na meczu Stal Mielec Lech Poznań. To tyle. Jakby były jakieś inne pytania, to odpowiem, dlatego że ja w tym klubie działam od lat. Myślę, że już chyba za długo i czas pewnie będzie zakończyć kadencję, a będzie akurat ku temu okazja, ponieważ w tym roku też naszemu zarządowi akurat kończy się już kadencja. Zamierzamy wybory przeprowadzić w miesiącu grudniu. Niemniej jednak, skoro już jestem tak przy głosie, to i sezon ten piłkarski myśmy zakończyli, to w imieniu zarządu dzieci i młodzieży serdecznie dziękuję za udzieloną dotację w tym roku, dzięki której młodzież mogła się rozwijać i spełniać swoje sportowe marzenia. Dziękuję bardzo. Gdyby były jakieś inne pytania do mnie, to proszę bardzo. Ja powiem tak, aby zrobić dokładnie kalkulację kosztów na przyszły sezon, to musiałbym to zrobić po zakończeniu wszystkich płatności, które niestety jeszcze są. Ja myślę, że jeżeli ktoś, tak podejrzewam ktoś, bo jak wcześniej mówiłem, kadencja nam się kończy, będzie wybór nowego zarządu. Ja pewnie serdecznie podziękuję. Myślę, że jeżeli ktoś zechce prowadzić klub lub inne stowarzyszenie, składać tam jakąś ofertę czy wniosek, to myślę, że gdyby chciał te 5 drużyny utrzymać, ja już nie mówię tutaj o jakichkolwiek stypendiach dla zawodników, ale gdyby chciał te 5 drużyny utrzymać w rozgrywkach, to będzie ciężko za te środki. Oczywiście prowadzą cały czas szkolenie, bo proszę Państwa, nie można tak, że rozgrywki trwają załóżmy 3 miesiące na wiosnę, czy 3,5 i 3 miesiące na jesień i my sobie na te 3 miesiące uczestniczymy tylko w rozgrywkach i tyle. No, przed rozgrywkami trzeba też po prostu młodzież, dzieci przygotować do tych rozgrywek. No, bo jeżeli dzieci nie będą grać, trenować, nie będą się rozwijać. Taka jest niestety prawda. I to przed państwem, przed panami radnymi stoi pytanie, czy chcecie, żeby się nasze dzieci rozwijały?
czy po prostu nie chcecie. Jeżeli nie chcemy, no to nie będziemy mieć na pewno 5 grup w rozgrywkach. Proszę bardzo. Jako, że mam jakiś kontakt z tymi organizacjami pozarządowymi, one często przychodzą też zgłaszać swoje problemy, prawda? Oczekują jakiejś tam pomocy. No widzę, że zakres działalności klubu jest bardzo szeroki. Były różne rozgrywki, różne wyjazdy. Rzeczywiście jest to bardzo bogate. I stąd właśnie był też wniosek o organizacje pozarządowych. Co dla nich? No każda organizacja chciałaby też realizować swoje cele statutowe i też chciałaby otrzymywać nasze środki. Jak na razie te organizacje, które tutaj, przynajmniej te, które ze mną w jakikolwiek współpracują, no, muszą pozyskiwać środki poza budżetem gminy. Robią to skutecznie, to są środki bardzo wysokie, ale też wniosek był taki, że te organizacje też mają jakąś działalność statutową i też chciałyby realizować działania dla mieszkańców. Też dla młodzieży, też dla seniorów, dla dorosłych, dla różnych grup wiekowych. No przykładem był chociażby ostatni rajd rowerowy, który skupił tutaj mieszkańców, całe rodziny w różnym wieku. Byli to seniorzy, były to dzieci, więc te działania dla mieszkańców też są realizowane, prawda, przez pozostałe organizacje pozarządowe, które tak naprawdę nie miały szansy zrealizować żadnych działań, prawda, zleconych przez gminę. Dla nich to też jest szansa na rozwój, szansa na pokazanie tego, co potrafią zrobić, tego, co chciałyby robić. I zwłaszcza, że ta inicjatywa tych organizacji pozarządowych wynikała z rozpoznanych potrzeb naszych mieszkańców, prawda? Czyli one się wpisują, te działania się wpisują w to, czego mieszkańcy od tych organizacji oczekują. No, nie mając takiej nawet możliwości stworzonej, prawda, żeby był ogłoszony konkurs na takie działania, które jak widać są potrzebne, żeby któraś z tych organizacji mogła w tym konkursie wystartować na równych zasadach, zdobyć chociażby jakieś doświadczenie, mieć okazję pozyskać środki, rozliczyć je, no to jest bardzo ważne. Nasze organizacje pozarządowe składają wnioski do różnych fundacji, różnych instytucji i tak naprawdę prawie każdym, a przynajmniej w tych wnioskach, które składały do tej pory organizacje pozarządowe, jest taki element jak dotychczasowe doświadczenie projektowe, posiadany jakiś wkład własny do projektu, o który się wnioskuje. No nasze organizacje nie mogą się tym poszczycić. No ciężko dostać gdzieś pieniądze z zewnątrz, skoro nie mogą się pochwalić takim doświadczeniem, że mogły coś zrealizować dla mieszkańców na terenie swojej gminy. No to też dla nich jest problem, bo one by chciały i rzeczywiście mają jakiś potencjał, żeby środki pozyskiwać, a czasami to jest prawda, utrudnione z tego względu, że nawet nie posiadają takiego małego doświadczenia. Jeżeli już uda się te środki pozyskać z zewnątrz, to rzeczywiście te wnioski są w jakiś sposób dobrze oceniane, tylko z tego względu, że często realizując te projekty, mieszkańcy i organizacje i zaangażowani mieszkańcy ponoszą tak ogromny nakład pracy, że doceniany jest faktycznie wolontariat, a nie inne jakieś zasoby, no, którymi nie mogą się pochwalić. Myślę, że tutaj te działania, które zostały wskazane przez organizacje pozarządowe, są no, jak najbardziej też realne, potrzebne, chociażby rajdy rowerowe. Widać było, że jest to popularne, zainteresowanie mieszkańców jest duże i myślę, też tu jest szansa dla tych organizacji, żeby zdobyć jakieś doświadczenie. Ogłoszenie takiego konkursu, wiadomo, jest konkurs jest otwarty, ofertę może złożyć każdy tak naprawdę i też nie jest przesądzone, że będzie wygrywała cały czas ta organizacja, czy to się też tak okaże, że rozdzielą się te zadania na kilka organizacji i każda będzie mogła zdobyć doświadczenie, ale tutaj wydaje mi się, że taka otwartość, prawda, panów radnych na te potrzeby mieszkańców i na potrzeby organizacji, które pozyskując jakieś tam środki z zewnątrz, jednocześnie pomnażają te środki, bo sama ta ich praca na realizację zadania to też jest nie do przecenienia. Nie wiem, jeżeli potrzeba, wydaje mi się, że na komisjach były omawiane, prawda? Ja przedstawiałem te działania, które realizują nasze organizacje pozarządowe i naprawdę takie działania chociażby, jak realizują koła gospodyń, ostatnio koło gospodyń w Pawłowej, które dostało 1000 zł,
młoda organizacja, która funkcjonuje dopiero od 3 miesięcy. Gdyby ktoś chciał się wybrać teraz w to miejsce, w którym siedzibę miało koło gospodyń i zobaczył, jak ono wygląda, jaki tam był nakład czasu pracy mieszkańców, jakie było zaangażowanie mieszkańców, wykorzystanie, prawda, swojego prywatnego sprzętu i też wykorzystanie własnych środków finansowych i co potrafili stworzyć mieszkańcy w Pawłowej, w Świetlicy, to jest po prostu no, na pewno warte docenienia, a też przykre, że było tak jakby to poza nami i dzięki temu tysiącowi potrafili zrobić tak wielką rzecz. I myślę, że trzeba to docenić. To jest taki przykład Pawłowej, najmniejszej miejscowości, a myślę, że to ich zaangażowanie trzeba docenić, ale też jest taka obawa, że ono się wygasi po prostu. Panie sekretarzu, ja nie mówię, że tego nie trzeba docenić, ale też będzie to kosztem dzieci i młodzieży. Tak to wynika z tego dokumentu. A powiem tak, jeżeli pan tam mówił o jakichś programach pisanych, o jakieś środki, zresztą ostatnio prawdopodobnie na komisji pan zarzut, że klub nie pisze. Powiem tak, że my nie jesteśmy alfą i omegą, że tam, gdzie piszemy, wszystko dostajemy. Jeżeli ktoś tutaj w urzędzie wie i umie lepiej, no to bardzo bym prosił, aby tam w przyszłości nam napisał. A natomiast chciałem powiedzieć, że pisaliśmy dwa wnioski do Ministerstwa Sportu. Dostaliśmy dwa razy po 10 tysięcy, raz w jednym roku, raz w następnym. Te środki też się tam utrzymuje na określony cel. Jak tu, panie Piotrze, będę coś tam źle mówił, to proszę mnie poprawiać, ale tam chyba można te środki utrzymać na pewno na zajęcia sportowe, na sprzęt i tam jeszcze chyba na coś jednego, nie wiem na co, a myśmy zawsze pisali na sprzęt sportowy, tutaj na prowadzenie zajęć, nie? I to zawsze myśmy rozliczali, tak te środki były fajnie rozliczone. Czyli suma summarum dostaliśmy rok po roku tam chyba 20 tysięcy, to było ze 3 lata wstecz albo 4, już nie pamiętam. Pisaliśmy też tutaj, nawet otrzymaliśmy certyfikat podpisany, proszę zobaczyć przez kogo. Już nie pamiętam, ile środków myśmy tu na to otrzymali, a też chyba na pewno z 6 albo 8 tysięcy. Ale w związku z tym to był też pisane o pomoc do Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tam nawet otrzymaliśmy certyfikat i podpisany przez prezesa Zbigniewa Bońka. Tam myśmy też otrzymali na prowadzenie zajęć chyba z 6 albo 8 tysięcy, już nie pamiętam ile. Te środki też zostały wykorzystane na trenerów. Niemniej jednak potem, tutaj nawet administratorem tego wszystkiego był pan trener Mateusz Krawiec. Niemniej jednak potem z tego zrezygnowaliśmy, jak przyszła pandemia, bo wymogi były bardzo duże. Tutaj chcąc dalej starać się o następną odznakę i dalej to prowadząc, to trzeba było częściej zajęcia sportowe prowadzić, plus do tego dochodził w tygodniu jeszcze sparing. My tak naprawdę jesteśmy na końcu powiatu przeworskiego i tu znaleźć nam sparing partnerów to było bardzo trudno i tutaj trenerzy też podjęli decyzję o rezygnacji tego. Także suma summarum tutaj w tych ostatnich latach mieliśmy 3 takie pomoce. A powiem tak, czy wszyscy, którzy piszą wnioski, środki otrzymują? No też nie wszyscy, nie? Także powiem jeszcze króciutko, bo ja też się cieszę, że klub pozyskuje wnioski sportowe i tutaj nie ma też takiego zarzutu, że jeżeli wniosek nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, to jest coś strasznego, bo na przykład ja pisząc wnioski też nie wszystkie wnioski przechodzą. Ale widzę, że tutaj pewnie informacje nie zostały dokładnie przekazane, bo padł zarzut, taka informacja, że koła mogą się starać o dofinansowanie z Agencji i Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i w takim razie nie potrzeba im tak naprawdę. Dlatego jest taka informacja, że każdy może się starać gdzieś tam w jakimś zakresie, chociażby w Ministerstwie Sportu i każdy może się starać o te dotacje. I to nie jest też zarzut, że jakiś wniosek tam nie przeszedł, tylko nie można też mówić, że skoro koła mogą się starać w agencji o dotacje, to już nie potrzebują niczego więcej, bo jeżeli koło złoży swój wniosek, to też tej dotacji nie dostanie. No to jest ważne dla wszystkich, żeby składać dobre wnioski i to też nie jest pewne, że koło tą dotację otrzyma. No ja też cieszę się, że tutaj były takie pozyskiwane środki przez klub sportowy.
to może też powiemy, jakie środki pozyskują inne organizacje. Bo na przykład Adamówka pozyskała środki w wysokości 5000 na organizację rajdu rowerowego. Pawłowa pozyskała 1000 zł z Korpusu Solidarności i to jest bardzo dobry początek. Koło Gospodyń w Krasnym pozyskało 8000 z Narodowego Instytutu Wolności na realizację projektu również dla mieszkańców. Pozyskało też koło Gospodyń w Krasnym 30000 z Fundacji BGK. Dobcza pozyskała 86 180 zł na budowę siłowni plenerowej i też rozwój sportu. Mieszkańcy Dobczy pozyskali 10 tysięcy na stworzenie placu zabaw na Kowalach i 5 700 zł z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Więc też naprawdę wykazują się ogromem działań, żeby taki wniosek uzyskał dofinansowanie, a potem, żeby go zrealizować. Tam jest też ogromny nakład pracy i członków tej organizacji, ale też mieszkańców, żeby to wszystko można było później rozliczyć i żeby to się spięło w jakąś jedną całość. Więc tutaj te środki pozyskiwane przez organizację są naprawdę duże, a każde środki i realizowany projekt pociąga za sobą kolejne korzyści, więc wydaje mi się, że też nie można tym organizacjom podcinać skrzydeł. Dziękuję. Panie wójcie, ja mam takie troszkę sugestie i później pytanie, bo podobno we wrześniu kończy się projekt Ciepliczanki. I czy by organizacje pozarządowe nie mogły jej później przejąć, żeby gmina nie miała z tym problemu? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie, młodzież mnie zobligowała, żeby zapytać, ile gmina wydała na Ciepliczankę, a ile było wydane na młodzież, powiedzmy w bieżącym roku. To dziękuję. Ale co to z budżetu, no, gminy. Dobrze, ale co to znaczy wydane na młodzież, bo... Ale to 160 to było na jedno działanie. Tak, ale... No, ale więc pojęcie, co to znaczy wydane na młodzież. Jeżeli ktoś uważa, że tylko... Ale no to właśnie, to jest jedno działanie. A czy orkiestra to jest dla niemłodzieży? A czy budowany dom kultury to jest dla starców? A czy to, że złożyliśmy wniosek na przebudowę stadionu w Adamówce, to jest na co? Też? No, to jest też dla młodzieży. Więc nie można patrzeć tak wybiórczo, że wziąć pod uwagę jedno działanie i to jest na młodzież. To jest wszystko dla mieszkańców gminy tak naprawdę. Bo ze stadionu też nikt nie zabroni korzystać osobom dorosłym, bo z domu kultury nikt nie zabroni korzystać dzieciom, młodzieży, dorosłym. To są wszystko działania, które są skierowane do mieszkańców gminy. I natomiast Ciepliczanka ogólny koszt nie jest mały, ale trzeba patrzeć na to, jak duże jest dofinansowanie. I tutaj to są środki, które spływają do gminy. To nie jest tak właśnie, że nie możemy się zamknąć w taki sposób i po prostu realizować tylko i wyłącznie ze środków własnych, bo oczywiście do wszystkich zadań inwestycyjnych my dajemy duże pieniądze z budżetu, ale to są działania na przyszłość. Dzisiaj, jeżeli będziemy realizować byle jak, byle co, to nikt nie będzie tym zainteresowany. No niestety, wszyscy wymagają jak najwyższych standardów. To prawda, tylko że tutaj, jak pan mówi, na orkiestrę i na sport, to jest około 100 osób, może więcej, a tam na Ciepliczankę to jest 20 osób, czy tam 20 kilka. Ale wie pan co? Nikt nie zabrania mieszkańcom Majdanu Sieniawskiego korzystać, a że nie korzystają, ale nie korzystają, ale to jest, musimy po prostu też... Ale jakie są
proporcje. Proszę? Wydatkowania pieniędzy. A już są. No, czyli, bo to jest tak. My musimy zmieniać pewne przyzwyczajenia ludzi. Niestety w tym okresie przemian człowiek, nie tylko mieszkaniec naszej gminy, zapomniał o tym, że on jest istotą społeczną. On zamknięty w czterech ścianach niestety nie będzie się czuł komfortowo. I po to są między innymi władze gminy i instytucje, które działają na terenie tej gminy, żeby zmieniać wręcz mentalność ludzi. Bo ona jest no niestety no tak dziwnie zmieniona. Pan może nie pamięta, ale ja pamiętam inne czasy. Ja też pamiętam. No właśnie. I czy one w sensie społecznym były gorsze? Czy ludzie wtedy nie byli bardziej szczęśliwi? Ja nie pamiętam, żeby były takie narzekania na sytuację ludzi, jakie są dzisiaj, gdzie obiektywnie rzecz ujmując, to można powiedzieć z perspektywy czasu, to tamci biedowali, a ci mają wszystko. A jednak jest tak, jak jest. Do szczęścia nie tylko jest potrzebny, nie tylko są potrzebne warunki materialne, ale też oczywiście. No ale tutaj to samo tu jest, pan sobie zaprzecza tym, że jeżeli młodzieży zabierze się te pieniądze, to któryś z klubów tych młodszych na pewno zostanie zlikwidowany. Ale wie pan co? Za moich czasów to myśmy rozgrywali mecze i nikt nam nie było boiska, nie było. Między krowami, można powiedzieć. Ja cały czas podkreślam, ja nie mówię, że takie mają być decyzje rady, ale naprawdę idą pewne sprawy w bardzo złym kierunku. Podawałem i powtórzę. Przykład Spartakusa i MKS-u Jasło. Jeden miał wszystko, drugi nie miał nic. Jednego nie ma i chyba nikt nie ma wątpliwości, że była to decyzja słuszna, a drugi gra w drugiej lidze. Ja troszeczkę pewne sprawy śledzę, żeby też wyciągać wnioski. Ale jedno chcę podkreślić. To nie jest ze strony mojej czy pana sekretarza zamach na klub. Tylko my zrobiliśmy to, co powinniśmy zrobić zgodnie z prawem. No padły propozycje, my te propozycje dajemy pod dyskusję. A na razie dyskutujemy nad klubem i nie nad istotą rzeczy. To nie na tym to polega. My nie mamy rozstrzygać takich spraw, a poza tym to panowie możecie się do tego odnieść i możecie, tak jak powiedziałem, tak naprawdę ostateczne kwoty znajdą się w budżecie. No ale trochę byłoby niefajnie, gdyby one nie współgrały z tym, co jest w programie. No i gdyby w tym programie nie uwzględniać po prostu pewnych oczekiwań, no tak jak tutaj nawet pan sekretarz powiedział, pewnych oczekiwań społecznych wręcz. Ja jeszcze może na sekundę, bo tutaj pan radny w imieniu młodzieży pyta, co było dla młodzieży. Wszystkie projekty, te, które... O kwoty. No to finansowo do ręki nikt nie dostał pewnie, przynajmniej z tego co ja wiem, ani złotówki. Ale wszystkie projekty, które były realizowane przez organizacje pozarządowe, były też dla młodzieży. I siłownia plenerowa była dla młodzieży. Wszystko było dla młodzieży i młodzież mogła w tym uczestniczyć. Młodzież ma halę sportową. Ja polecam pójść zobaczyć, kto korzysta z hali sportowej. Chodziłem bardzo długo na siłownię jednej zimy. Polecam zobaczyć wieczorem w każdej porze, kto korzysta z siłowni. Czy to nie były kwoty wydatkowane, prawda, przede wszystkim dla młodzieży? Jest mnóstwo miejsc takich, które służą dla młodzieży, a te miejsca nie są wykorzystywane. No polecam zobaczyć. W Krasnem mają tam boisko. Kto wykorzystuje te miejsca tak naprawdę? I kolejne takie pytanie, bo tutaj
co dla młodzieży. Ja myślę, jak się uda panom radnym, którzy są blisko swoich mieszkańców, uzyskać taką odpowiedź, czego młodzież potrzebuje, to my będziemy tak działać. Pamiętam taki czas, kiedy pani dyrektor tutaj obecna prowadziła konsultacje społeczne. Kto z młodzieży pofatygował się powiedzieć, słuchajcie, potrzebujemy tego, 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 tego. Pamiętam, nawet nie tak dawno były takie konsultacje prowadzone przez panią dyrektor z Krainy Sanu tak naprawdę, które też były dla mieszkańców. I poza tymi organizacjami pozarządowymi, które tu się zawiły, pojawiły się straże i proszę sobie wyobrazić, że mieszkańców było dwóch z całej gminy, żeby przyszli i powiedzieli, czego oni oczekują, w jakim kierunku prowadzić działania. Nie można mówić, że nie ma tego i tamtego. W jaki sposób dotrzeć do tych mieszkańców i rozeznać ich oczekiwania. Ja tutaj sposobu nie znajduję, bo tyle rzeczywiście czasu i nakładu pracy, jakie poświęciła pani dyrektor, nawet na konsultacje społeczne, docierając do przenajróżniejszych grup i nie było tego efektu. Dlatego, że mieszkańcy byli niezainteresowani, żeby się powiedzieć, czego oni potrzebują. W znacznej części. Część była faktycznie aktywna, ale młodzieży tam, z tego co pamiętam, było bardzo mało, a wręcz to chyba nie było wcale na takich spotkaniach, na takich konsultacjach. No ciężko odgadnąć czyjeś oczekiwania, jeżeli nie ma takich warunków, żeby ktoś te oczekiwania sprecyzował tak naprawdę. Dziękuję. To chyba kończmy to, chyba radni wiedzą jak zagłosować. Jeżeli chodzi o te kwoty, to możemy na organizacje pozarządowe zwiększyć i nie ujmując kulturze fizycznej. Czy to jest kwota ogólna Ja mówiłem jak co jest w projekcie budżetu, jak wygląda sytuacja i na pewno trzeba to po prostu jakoś podzielić. Ale nie zwiększać, dlatego że myślę, że generalnie jeżeli popatrzymy na wysokość dochodów budżetu gminy i ilość środków przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi, to one nie są wcale małe. Natomiast żeby jednak rozszerzyć spektrum. Ja cały czas podkreślam, decyzja należy do panów radnych. To nie są ani moje, ani pana sekretarza. To wynika z wniosków właśnie organizacji pozarządowych. Natomiast decyzja zawsze należy do panów. Organizacje pozarządowe podeszły tutaj właśnie w taki sposób, żeby nie zwiększać generalnie na. Także tutaj Przepraszam, a tutaj panowie radni, widzę, proszę o 5 minut przerwy, także ogłaszam 5-minutową przerwę, jak coś.
Wznawiamy obrady po przerwie. Tutaj bardzo proszę pana wójta o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. No mam taką propozycję, która wydaje mi się do przyjęcia. Mianowicie w stosunku do tego, co było w projekcie tej uchwały, zmniejszamy środki na upowszechnianie kultury fizycznej nie na 100 tysięcy, tylko na 140, czyli o 20 tysięcy. O 20 tysięcy też zmniejszymy łączne środki, które są na działania czwarte i piąte. Natomiast, no oczywiście to się, zaraz, żebym ja tutaj coś nie pokręcił. Czyli było tak, tu będzie 10, tu będzie 30, tu będzie 10, a czyli nie, to wtedy by. Dziesięć, a 20 tysięcy na te działania czwarte, piąte pochodziłoby z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Czyli myślę, że no, powiedzmy ten spór pomiędzy, załóżmy tak umownie mówiąc, bo to wcale nie jest, to jeszcze, to, nie, nie, to znaczy te... niespełnienie oczekiwań umownie klubu i kół gospodyń byłoby w taki sposób, że zmniejszamy jednym i drugim po 20 tysięcy, nie po 20, 10 zmniejszamy tu, też 20, tak, zmniejszamy po 20 i po prostu ratujemy się programem przeciwdziałania alkoholizmowi. No nie, bo zgodnie z prawem trzeba ją... Więc proszę Państwa, cały czas podkreślam, że ostateczne kwoty i tak znajdą się w projekcie budżetu, ale żebyśmy w budżecie, nie w projekcie. Bo w projekcie znalazły się te, które były w projekcie z kolei tego programu. Także tu będzie jeszcze czas, a ten program niech by był uchwalony. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Ja myślę, że innych propozycji nie ma. Ja tylko no, powiem tak, że nie ukrywam, że młodzież liczy na dużo. Myślę, że te 140 tysięcy może chłopcom wystarczy. Czy ktoś z państwa jeszcze by chciał zabrać głos? Przechodzimy więc do głosowania. Uchwała numer 8/59/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Adamówka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały. Jeszcze jednego głosu chyba jest. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 5 radnych, głosów przeciwnych, 7 wstrzymujących się, 1. Stwierdzam, że uchwała nie otrzymała większości głosów.
Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok. Poproszę panią Basię, tak, o przedstawienie projektu. Samorządzie gminnym oraz ustawy o wychowaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii, Rada Gminy uchwala, co następuje. Przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wójt gminy Adamówka przedstawi Radzie Gminy Adamówka roczne sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023, które będzie częścią sprawozdania z wykonania budżetu gminy Adamówka za rok 2023 w terminie 31 marca 2024. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest na bazie programu ubiegłego roku. Zawiera całe spektrum zadań, które sprawdzają się i działają, które musimy realizować. Głównym celem programu jest ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego wynikających z używania alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz wszelkich uzależnień, a także podniesienie świadomości, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, na temat szkodliwości alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz innych zagrożeń społecznych. Cele programu: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ofiarom przemocy w rodzinie. Tutaj tych zadań szczegółowych nie będę czytała, bo są wyszczególnione w uchwale, w projekcie uchwały. Udzielanie rodzinom, w którym występuje program alkoholowy, pomocy psychospołecznej, a w szczególności pomocy w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie. Przeciwdziałanie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej w zakresie, prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnień behawioralnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Tutaj jest dużo zadań, współpraca z instytucjami oświatowymi, stowarzyszeniami w tym zakresie między innymi właśnie tutaj jest też możliwość organizacji spędzania wolnego czasu, który i fizycznie. Także jest te zadania obejmują, ten punkt obejmuje te wszelkie zadania. Też pomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz narkomanii. Tutaj też jest zakres współpracy z różnymi instytucjami, które będą wspierać te zadania. I na koniec działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która ma swoje zadania statutowe i zgodnie z ustawą. Podejmowanie też działań, interwencji z naruszeniem przepisów określonych w artykule 13 i 15 ustawy i występowanie przez sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Jak zwykle też spodziewamy się efektów realizacji
żeby był wzrost świadomości społecznej wśród dzieci i dorosłych na temat szkodliwości i skutków spożywania alkoholu. Też poprawa sytuacji życiowej uzależnionych i współuzależnionych, ale też zapobieganie, wcześniejsze zapobieganie tym problemom i współpraca z instytucjami i organizacjami. Źródło finansowania. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok realizowany jest w ramach budżetu gminy Adamówka. Środki stanowią dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan wydatków stanowi kwotę 44 500. I sprawozdawczość, tak jak wspomniałam, będzie w terminie do 31 marca 2024 z realizacji tego programu. Zasady wynagrodzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tutaj jest zapis, że 1% od minimalnego wynagrodzenia za posiedzenie i dla sekretarza komisji 15% minimalnego wynagrodzenia stawki tej obowiązujących. Realizatorem programu jest gminnego programu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Adamówce oraz też instytucje, Centrum Usług Społecznych w Adamówce, szkoły, organizacje pozarządowe, placówki i inne instytucje, które będą realizować zadania. Także tutaj w poszczególnych działach plan wydatków jest następujący. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Tutaj się mieszczą te 6500. Między innymi tutaj opłaci się opinie biegłych i ci, którzy też dla osób współuzależnionych i uzależnionych. Tu też udzielanie rodzinom pomocy występującej w związku z problemem alkoholowym, w szczególności przemoc w rodzinie i inne 6500. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień 10 tysięcy. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz narkomanii 11300. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Adamówce 10200 razem 44500. Dziękuję bardzo. Tak. Tak, ale to już poszło. Również serdecznie Pani dziękuję. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania co do projektu uchwały, to proszę bardzo. Proszę bardzo, ale prosiłbym do mikrofonu pytać. Chodzi mi tutaj o pieniążki przeznaczone na profilaktykę. Czy nie można by zwiększyć tej kwoty kosztem, załóżmy, wspomagania działalności instytucji i innych? Bo uważam, że profilaktyka to jest numer jeden. Tak, instytucje też prowadzą tą profilaktykę, też w trakcie, jak jest zapotrzebowanie, to też jest zmieniane, że jeżeli jest większe zapotrzebowanie na tą profilaktykę, to wtedy się zwiększa. Także tutaj można zwiększyć, także taka jest propozycja, a tutaj no, proszę to potem. Można. Czy są jeszcze jakieś pytania co do projektu uchwały? Nie widzę więcej żadnych pytań. Uchwała numer 8/60/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały.
Za projektem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia ośrodkowi wsparcia prowadzonemu w formie dziennego domu pomocy. Poproszę panią dyrektor o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, przepraszam jeszcze bardzo. Przepraszam bardzo, bo pani Wasia już wychodzi. Ja chciałam serdecznie przeprosić, bo na początku jak panie weszły, pani nie powitałem. Także serdecznie z tego tytułu przepraszam. I dziękuję serdecznie za udział w dzisiejszej sesji, jak również za przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję bardzo pani. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu przede wszystkim uczestników. Proszę sobie usiąść. W imieniu przede wszystkim uczestników Dziennego Domu Pomocy, kadry Dziennego Domu Pomocy, a także swoim, zwracam się do państwa po prostu z prośbą o przyjęcie uchwały w sprawie nadania Dziennemu Domu Pomocy, obecnie Ciepliczanka, imienia błogosławionego księdza Augusta Czartoryskiego. Zdaję sobie, drodzy państwo, z tego, iż jest to na pewno dla państwa zaskoczenie. W dniu dzisiejszym, iż takie dwie uchwały zostały wprowadzone do porządku obrad, dla mnie 16 sierpnia również było zaskoczenie, gdy po tygodniowym urlopie znalazłam się w Dziennym Domu Pomocy, a moi uczestnicy, bo tak ich nazywam, mówią, że mają tajemnicę przede mną. Ja mówię, no drodzy państwo, wszystko wszystkim, ale my nie możemy mieć przy sobie żadnych tajemnic. A oni, drodzy państwo, już wówczas poczynili tak duże kroki, w związku właśnie z tym, aby ich patronem Dziennego Domu Pomocy w Cieplicach stał się błogosławiony ksiądz August Czartoryski, iż od około miesiąca codziennie rano odmawiali dla niego litanie do błogosławionego księdza Augusta Czartoryskiego, rozmawiali z proboszczem Piotrem Piechutą, proboszczem parafii Kolonii Polskiej, bo tam też do tej parafii należy Dzienny Dom Pomocy. Rozmawiali z księdzem z Sieniawy, Janem Grzywaczem, naszym dziekanem. I oni wówczas mieli przede mną taką tajemnicę, że sami nadadzą, nie wiedzieli, jakie te formalności trzeba spełnić, Dziennemu Domu Pomocy imię błogosławionego księdza Augusta Czartoryskiego i na poświęcenie i nadanie tego imienia przyjedzie sam jego ekscelencja arcybiskup Szal. Drodzy państwo, jak ja tego wszystkiego wysłuchałam, chciałam się zapytać, dlaczego tego tak bardzo pragniecie, dlaczego tego chcecie? Dowiedziałam się wówczas, że nasz fizjoterapeuta pochodzący z Jarosławia w 2012 roku, drodzy państwo, doświadczył cudu od błogosławionego księdza Augusta Czartoryskiego i założyciel wówczas domu ojca Pio, ksiądz Albert Sroka, prosił właśnie naszego fizjoterapeutę, bo już nie był w stanie sam ze względów zdrowotnych pojechać do Salezjanów, do Krakowa i przywieźć obrazki księdza, błogosławionego księdza Augusta Czartoryskiego. I on od tego czasu doświadczył takiego cudu, cudu doświadczył pod względem zdrowotnym, później doświadczył cudu, jeżeli chodzi o znalezienie pracy dla syna. To są takie jego prywatne odczucia. I on zobowiązał się też tutaj dla księdza, założyciela właśnie domu ojca Pio, głosić nowinę o błogosławionym księdzu Auguście Czartoryskim. On tą nowinę po prostu o tym księdzu, błogosławionym księdzu opowiedział uczestnikom Dziennego Domu Pomocy. I od tamtej pory i doświadczając przychylności, wydaje mi się, uczestnicy doświadczają tej przychylności, modlą się codziennie właśnie o wstawiennictwo błogosławionego księdza Augusta Czartoryskiego. Pewnie wielu z was, drodzy państwo, zna życiorys błogosławionego księdza Augusta Czartoryskiego. Urodził się w Paryżu nad Sekwaną. Jego ojciec, książę Czartoryski, pochodzący z Sieniawy. Jego matka
była Hiszpanką, córką królowej hiszpańskiej. Urodził się w 1858 roku 2 sierpnia. W wieku 6 lat jego matka zmarła na gruźlicę i została pochowana w Sieniawie. A sam August Czartoryski w 1871 roku właśnie w naszej Sieniawie przyjął pierwszą komunię świętą. Mając 20 lat oświadczył ojcu, że on zrzeknie się swojego dziedzictwa, swojego majątku i również ordynacji tutaj sieniawskiej, bo jako najstarsze dziecko każdy wierzył w to, że on po prostu ten majątek przyjmie i po prostu wyjdzie, ożeni się. Jednak on po prostu z tego wszystkiego chciał zrezygnować na poczet działalności na rzecz ludzi ubogich, chorych, niepełnosprawnych. I tak wyglądało całe jego życie, drodzy Państwo. Mając 20 kilka lat spotkał się z księdzem Janem Bosco, który był założycielem zakonu Salezjanów. I on wtedy tak naprawdę doznał takiego cudu, błogosławiony ksiądz August Czartoryski obecnie, bo już wtedy był pewny, że chce wstąpić właśnie do zakonu Salezjanów, do którego wstąpił mając 29 lat. Natomiast święcenia kapłańskie przyjął w roku 1892. Kapłanem był tylko jeden rok, gdyż jak 2 kwietnia 1892 roku przyjął święcenia kapłańskie, 8 kwietnia 1893 roku zmarł na gruźlicę. Chorował na nią przez całe swoje życie i to też go w tym wszystkim umacniało w tej pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym. W związku z tą jego działalnością, z jego życiem i z poświęceniem dla osób chorych i niepełnosprawnych, pewnie też takie mają odczucia i potrzeby, aby osoby, uczestnicy Dziennego Domu Pomocy, aby wstawiać się i prosić o wszelkie łaski, przede wszystkim zdrowia u błogosławionego księdza Augusta Czartoryskiego. Może tak, wracając jeszcze do jego biografii, drodzy Państwo, jego ciało zostało sprowadzone do Sieniawy, a obecnie spoczywa u Salezjanów w Przemyślu. Błogosławiony ksiądz August Czartoryski w całym swoim życiu również i w tym przesłaniu, o którym on mówił, ciągle wspominał o terenach tutaj naszej diecezji sieniawskiej i mówił, że jest patronem tych terenów, dlatego też pewnie uczestnicy pod tym kątem tak bardzo mu zawierzyli. I tak na zakończenie chciałabym, drodzy Państwo, powiedzieć, że zdaję sobie sprawę, jak już powiedziałam na wstępie, z Państwa zaskoczenia. Też było takie samo moje zaskoczenie. Jednak nadanie imienia pewnej instytucji, jakiej jest ośrodkowi wsparcia, jakim jest Dzienny Dom Pomocy, skierowany do osób wymagających usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, osób chorych. Jeżeli to jest taka inicjatywa oddolna, jeżeli oni tak bardzo tego potrzebują, to wydaje mi się, że powinniśmy być przychylni ku temu, czego ta wspólnota konkretna potrzebuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie również pani dyrektor. Ja myślę, że pogratulować pomysłu uczestnikom, inicjatywa bardzo piękna. Ale my musimy działać dla społeczności. I ja rozumiem. Czy ktoś z panów radnych jeszcze? Ja chciałbym, żeby ironicznie nie odnosić się do tego wszystkiego, bo ośrodek nie jest błogosławiony. On ma patrona, który jest błogosławionym. Myślę, że cieplice bardzo dużo zawdzięczają rodzinie Czartoryskich, bo przecież kościół w cieplicach, bo był wybudowany w cieplicach przy siłku Kolonia Polska, wybudowany dzięki temu,
iż ufundował go Ludwik Czatoryski z rodziny właśnie Czatoryskich. My tak do historii podchodzimy pewnie nauczeni przez lata minione, które kpiły sobie z tych naszych przodków. Pewnie każdy ma przywary, miał przywary i będzie miał przywary. Natomiast no, trzeba pamiętać o tej działalności charytatywnej. I z jednej strony jest to osoba, która jest związana z naszym terenem, a z drugiej strony zajmowała się działalnością tak bardzo bliską temu, co uczestnicy tego Dziennego Domu Pomocy potrzebują. A poza tym często przy nadawaniu imion były wątpliwości, że ta procedura, że tak to nazwę, niekoniecznie była taka, jak powinna być. Czyli, że Rada Gminy, która formalnie jest upoważniona do tego, żeby nadać imię, spotykała się z zarzutami, że coś próbuje narzucić. Teraz mamy takie zaangażowanie, bo ja chcę Państwu powiedzieć, że telefon w tej sprawie miałem od jednej z pań dyrektorek Urzędu Wojewódzkiego. Także ci ludzie w taki dla mnie dziwny sposób zaangażowali się w to i jak gdyby rzeczywiście z niedowierzaniem podchodzili do swojej inicjatywy i szukali wsparcia. Ja byłem w szoku, bo to przecież niektórzy tam to są moi sąsiedzi. Oni w jakiś tam pośredni sposób szukali wsparcia od osoby, którą nawiasem mówiąc dobrze znam, ale żeby jak gdyby podkreślić, że bardzo, bardzo, bardzo im na tym zależy i wydaje mi się, że tutaj z całym szacunkiem dla pana, ale nie ma pan racji. Przynajmniej w tym przypadku. Ale tutaj musimy też spojrzeć na rodzinę Czartoryski, tak jak wspomniał pan wójt. Wydaje mi się, że tutaj naprawdę duże zasługi dla naszej okolicy ma ta rodzina. Ja wspomnę tutaj, że fundatorem tego budynku w pierwotnej budowie był jego ojciec, pan książę Czartoryski. Panie Tadeuszu, może nie ma co winić go, że został błogosławionym, bo to też ta intencja wynika z innych jego, prawda, cech i z jego działalności. A że został błogosławionym, to może już mu tego, za to go nie winimy. Ale był księdzem. Ale był księdzem, to też nie wiem. Nie ma jednej instytucji, która by miała świńskiego, że tak powiem, patrona. No, ale dlatego ja głosuję za świńskością gminy. Ja myślę, że to jest inicjatywa oddolna, bo znam temat i powinniśmy jako radni uszanować naszych wyborców i naszych ludzi. I tyle. Więc nie będę się wypowiadał na ten temat, bo było wszystko już powiedziane. Więc widzi pan, że w wielu sprawach my się tutaj nie zgadzamy, a jednak w tej sprawie wszyscy zajmują... A w takie pan... Ma pan prawo. Tak, ty możesz znaleźć swoje zdanie. Moje zdanie jest takie... Ale mam się ucykuje, że nie wybudowa. Ja myślę, a może jeszcze tylko dokończę, tak jak wcześniej powiedziałem. Ja myślę, że inicjatywa bardzo piękna i tutaj na ręce pani dyrektor składam serdeczne podziękowania, pomysłu wszystkim uczestnikom. Ja tak może na koniec powiem, ja mam taką nadzieję, jak już przygotowywałam się do tej sesji, że ten błogosławiony ksiądz August Czartoryski pomoże nam ze środków unijnych utrzymać ten Dzienny Dom Pomocy. Mam taką nadzieję. Proszę państwa, czy to...
Proszę Państwa, czytam projekt. Oni się modlą. Ale ja Wam jeszcze jedną rzecz powiem, drodzy Państwo. Może to jest dziwne, ale miałam zapowiedzianą kontrolę z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, kontrolę projektu Dziennego Domu Pomocy Ciepliczanka. No i kontrola trzydniowa, na miejscu, trzy dni zdalnie. Oczywiście bałam się tej kontroli, bo powiem Wam, że tak jak na przykład mam realizowany projekt na Centrum Usług Społecznych, nie jest tak świetnie realizowany projekt na Ciepliczankę. Bo czasami jakieś tam niedociągnięcia widzę. Drodzy Państwo, tak jak mi ta kontrola poszła, tak mi żadna inna nie poszła. Tam jest zero zarzutów, a ja tylko byłam w Ciepliczance i powiedziałam uczestnikom, drodzy Państwo, proszę Was, pomódźcie się, żeby nam to poszło dobrze. Ja nie wiem, czy to jest jakieś wsparcie, czy nie, czy to też zależało od błogosławionego księdza Augusta Czartoryskiego. Jednak... jest jakaś opatrzność. A to może i Pana zasługa. Faktycznie, ja sobie zapomniałam o tym. To też mógł prosić. Proszę Państwa, przechodzimy więc do głosowania. Przechodzimy do głosowania. Uchwała numer 8 łamane przez 61 łamane przez 2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie nadania imienia ośrodkowi wsparcia prowadzonemu w formie Dziennego Domu Pomocy. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych 1, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Centrum Usług Społecznych w Adamówce. O przedstawienie projektu uchwały poproszę Panią Dyrektor. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z przyjęciem poprzedniej uchwały proszę również o przyjęcie zmian w statucie i w związku z właśnie z nadaniem imienia błogosławionego księdza Augusta Czartoryskiego punkt, paragraf 10 ustęp 1 punkt 8 statutu Centrum Usług Społecznych otrzymuje brzmienie Dzienny Dom Pomocy imienia błogosławionego księdza Augusta Czartoryskiego w Cieplicach, w skład którego właśnie wchodzą kierownik dziennego domu, opiekunowie osób starszych, fizjoterapeuta i sprzątaczka. Dziękuję. Dziękuję również. Czy są jakieś tutaj pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 8 łamane przez 62 łamane przez 2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Centrum Usług Społecznych w Adamówce. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 1, wstrzymujących się też 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 15. Sprawy różne i wolne wnioski. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakąś sprawę, a chciałby przedstawić na forum rady, to proszę bardzo. Ja bym chciała proszę jeszcze... bardzo Pani Dyrektor. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo. W związku z tym, że mam możliwość uczestniczenia w dzisiejszej sesji, chciałabym poprosić Państwa radnych, również sołtysów miejscowości o przypomnienie swoim mieszkańcom, zwłaszcza tutaj kieruję do mieszkańców wsi Cieplice, bo z tej właśnie wsi najmniej osób złożyło wnioski o przyznanie dodatków do gospodarstw domowych. Bo tak mamy ogólnie Majdan, tutaj Adamówka, po około do 200 wniosków. Tam mamy około 70 wniosków na dodatki do peletu i do drewna. Nie wiem, czy wszyscy są niepoinformowani, ale trzeba składać wnioski, bo niedługo jest 30 listopada, czyli koniec naboru wniosków. Poza tym chciałam przypomnieć, że u nas w pokoju numer 16 u pani Natalii Brzyskiej przyjmowane są wnioski na zakup preferencyjnego opału, czyli zakup węgla. Dotychczas do dnia dzisiejszego wpłynęło około 25 wniosków. Wczoraj była taka kulminacja, jednak to jest bardzo mało wniosków, dlatego że 312 gospodarstwom domowym
już wypłaciliśmy dodatki na węgiel, więc tak naprawdę to jest znikoma ilość tych osób, które wnioskują o zakup preferencyjnego paliwa stałego, więc ja proszę jeszcze upowszechnić tam w swoich środowiskach, że te osoby, które po prostu nie złożyły wniosku, czy na dodatek na węgiel, prawda, czy na drewno, czy na pelet, czy też na LPG, bo też takie dwa wnioski mamy, żeby jeszcze po prostu składały te wnioski. Tutaj, tak jak mówię, te cieplice, mamy tylko 70 wniosków na drewno, a to jest bardzo mało. Dziękuję. Ja chciałem zapytać przy okazji, skoro to pani ten temat ruszyła, co z gospodarstwami, które w ogóle deklaracji nie zgłosiły, nie złożyły? W związku ze zmianą, z zmianami wprowadzonymi do ustawy o preferencyjnym zakupie tutaj od paliwa stałego, zostały wprowadzone takie zapisy w artykule 26, jeżeli ktoś w ogóle nie złożył deklaracji o emisyjności, jeżeli ktoś nie złożył wniosku na dodatek węglowy, czy też wniosku, bo tutaj już są te zmiany wprowadzone do innej ustawy, wniosku na drewno, pelet, LPG, może po prostu przyjść do nas z takim wnioskiem, albo ktoś z Państwa może zauważyć, że jest to osoba, rodzina, gospodarstwo domowe, które opala węglem, więc wtedy po prostu na tutaj upoważnienie pana wójta gminy Adamówka, pracownicy urzędu pójdą w teren, przeprowadzą wywiad środowiskowy, na podstawie którego sporządzą notatkę służbową i takiej rodzinie zostanie przyznany dodatek węglowy z urzędu i też z urzędu nie będzie ona musiała składać tego wniosku na dodatek węglowy, czy też nie będzie musiała składać deklaracji o emisyjności, a po prostu decyzją po prostu wójta gminy zostanie taki dodatek przyznany z urzędu. Dziękuję bardzo. To są odbiorcy wrażliwi, więc oni muszą... Tak jak szkoły, no u nas tutaj szkoły, jednostki służby zdrowia, no i kościoły, punkty rehabilitacyjne, czyli tak, muszą mieć z 2 lat faktury na zakup opału oraz faktury na zakup co najmniej 50% opału w roku 2022. I wtedy jest tam specjalny wzór, liczy się różnicę w kosztach wyliczoną z tych 2 wybranych lat z ostatnich 3 lat, czyli 19, 20, 21. Wybiera się dowolne 2 lata, musi się to udokumentować fakturami i liczy się różnicę, jaka jest pomiędzy kosztami zakupu opału w tych 2 wybranych latach i kosztami poniesionymi w roku bieżącym. Te wydatki, jeżeli one są właśnie te faktury są na 50% opału, to przemnaża się przez 2, wylicza się różnicę i to z tej różnicy dodatek wynosi 40%. Jeżeli nie ma faktur, to nie. No, na to, co są faktury. Ogrzewanie elektryczne nie podlega temu, ponieważ ogrzewanie elektryczne, jeżeli chodzi o odbiorców indywidualnych, jest dofinansowane. A jeżeli chodzi o kościoły, to też nie. No my... Tak, już... Ma być? Tak. Będzie też dodatek do ogrzewania elektrycznego. Od przyszłego roku. Znaczy no... Nam specjalnie nie zależy, bo mamy stare ceny. Są jeszcze jakieś inne sprawy? Nie widzę już więcej żadnych spraw. Rozumiem, że wszystko zostało wyczerpane na dzisiejszej sesji, wszystkie tematy. Chciałem serdecznie podziękować za udział w sesji panu wójtowi. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi. Serdecznie dziękuję pani dyrektor, jak również pani skarbnik. Dziękuję bardzo wszystkim radnym. Dziękuję panom sołtysom. Dziękuję pani protokolant. Jak również panu, który obsługuje Radę Gminy od strony elektronicznej. Dzisiejszą sesję uważam za zakończoną. Dziękuję bardzo.